poranek słoneczny, jak widać. Jadę do pracy i postanowiłam trochę do Was pogadać. Słuchajcie, żeby nie przeciągać, jak ktoś tam obserwuje mnie na Facebooku bądź przegląda karty społeczność, to pewnie zauważył, że tam się już pochwaliłam tym kierunkiem, tą destynacją, do której się wybieram. Będzie to Islandia. No tak, jadę na Islandię na 2 tygodnie. Planuję podróż dookoła wyspy. Mam wynajęty samochód z napędem na 4, w którym zamierzam spać. I nie jadę sama. Jadę z moim wnukiem 15-letnim. Akurat w tym czasie, prawie w tym czasie będą przypadać jego urodziny, 15. No więc przy okazji taki prezencik. Słuchajcie, mam zamiar zrobić tą podróż budżetowo. Oczywiście miałam na myśli nisko budżetowo. Może wiecie, może nie wiecie, ale Islandia jest zaliczana do najdroższych krajów na świecie. Dlatego nie stać mnie na nic więcej, oprócz wynajęcia samochodu, który też będzie, tak jak wspomniałam wcześniej, naszym domem. Oraz biorę namiot. Przepraszam, jeszcze jakaś taka poranna chrypka. Biorę namiot i... No i co? No i wszystkie graty, które są potrzebne do tego namiotu. Teraz uwaga na dziury, bo tutaj są drogi jak podziurkowane, jak ser szwajcarski. Ale gadam dalej, bo już później może nie być okazji. Tak jak mówiłam, chcę to zrobić jak najbardziej budżetowo, jak najbardziej się da. Wypożyczalnia samochodów, uwaga, uwaga, polska wypożyczalnia, Icepol się nazywa. Została mi polecona, a właściwie natrafiłam na nią przez kanał jednego ze słynniejszych youtuberów, podróżników, który właśnie wypożyczał od nich samochód i zobaczymy, czy faktycznie będzie tak, jak on mówił, że są bardzo bezproblemowi. Ale o tym to może, o tym jak będę to auto, jak to będzie z tym samochodem, to może opowiem Wam już jak wrócę albo gdzieś tam w trakcie. Póki co tylko i wyłącznie kosztowały mnie, jest jeden koszt jakby, który obejmuje wszystko, łącznie z ubezpieczeniem, nie ma tam żadnych zabezpieczeń, nie trzeba żadnej kaucji wpłacać, płacicie kwotę i w tej kwocie już jest wszystko zawarte. Islandia, jak wiecie, ciężki kraj do jeżdżenia. Ciężki kraj do jeżdżenia, jest jednak droga dookoła, którą można, ja właśnie zamierzam ją przejechać, ta główna, aczkolwiek będą odbicia, gdy się chciała dostać w interior, tak daleko jak to możliwe. Ubezpieczenie tego samochodu jedynie nie obejmuje przepraw przez rzeki, a właśnie żeby dostać się do interioru, to trzeba tam jakieś rzeki pokonać. Natomiast z tego co wiem, to można również zostawić gdzieś tam auto przed tą rzeką. Są parkingi, przed tymi rzekami są parkingi i dalej można iść na nogach. Myślę, że warto, bo te widoki, które gdzieś tam obserwowałam przez wszystkie miesiące, do których się zbierałam do tej wyprawy, zbierałam to złe słowo, no to warto tam dotrzeć. Oczywiście nie wiem, czy mi też czas na to wszystko pozwoli, bo punkty, które mam zaznaczone, no teraz zobaczycie, ile zaznaczyłam sobie miejsc, a to jeszcze wcale nie jest wszystko. Chyba bym musiała mieć rok, żeby to wszystko objechać, więc... Zobaczymy. Plan mam na 2 dni. Pierwsze
taki stricte, no, że wiecie, żeby wiedzieć, gdzie się zatrzymać, bo będziemy spać na kempingach. Na Islandii jest całkowity zakaz noclegowania na dziko. Jest, no będzie to też jakiś plus tego, że będziemy na kempingach, ponieważ no nie jadę sama, jadę z wnukiem, więc chciałabym mu też jakieś minimum socjalne zapewnić. Mam zabukowane 2 noclegi w połowie jakby drogi i później tam 2 dni przed końcem drugi nocleg. Wybrałam takie opcje najtańsze, ponieważ ja już dość długo wiem o tym, że jadę na tą Islandię, bo bilety bukowałam w zeszłym roku w listopadzie. Słuchajcie, to jest dla mnie rzecz raczej nienormalna, bo ja niczego nie planuję, ja lubię różne spontany, ale Islandia jest bardzo popularną destynacją i bilety już później na ostatnią chwilę są bardzo drogie. Lecimy islandzkimi liniami i powiem wam, że bardzo fajne, nie jest jakaś mega droga opcja. Lecimy z Dublina, bardzo krótko, bo to jest niespełna 2 godziny, słuchajcie, z 1200 km stąd, z Irlandii do Islandii. Tak, że to będzie szybka podróż, ale Islander ma bardzo fajną ofertę w tej swojej cenie. Chodzi o bagaże, no i dlatego jak się okazało, że tam bodajże 10 funtów dopłaciłam do ceny biletu i uzyskałam bagaż rejestrowany 23 kg plus 10, taka wiecie, taka co w Ryanairze na przykład już trzeba płacić. No to skorzystałam i jedziemy, słuchajcie, objuczeni jak jakbyśmy się co najmniej na Mount Everest wybierali, ale chcę mieć swoje rzeczy, chcę mieć, firma Icepol oferuje całą gamę przeróżnych sprzętów do samochodu, więc ja skorzystałam tylko z materaca i ze śpiworów takich awaryjnych. Biorę swoje śpiwory, może o tym jeszcze zrobię jakiś oddzielny filmik. No i tak, kochani, ja już dojeżdżam do pracy. Już jestem prawie. Kończę to gadanie. Reasumując, pierwszy wyjazd poważny tego roku. Islandia. Pa, pa, do następnego.